Proszę Państwa, kolejny dzień walki z koronawirusem. Jak widać, budowa tutaj tych wieżowców, kondominium w centrum Mississauga jest jak najbardziej istotna dla naszego rządu i prowincji. Myślę, że ta istotność polega na tym, ile się daje dotacji na pewne partie. No ale w każdym razie dobrze, że coś się dzieje, dobrze, że ludzie pracują, prawda? No bo mieli nie pracować. Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam na timelapsy z mojej trasy rowerowej, bo zapraszam też Państwa na rower, żeby się ruszać, bo inaczej to może na koronawirus człowiek nie umrze, ale na zawał, miażdżycę, cukrzycę, no to może, cały czas nam grozi. Nawiasem mówiąc, złośliwi mówią, że maski trzeba zakładać na twarz również w domu, po to, żeby mniej jeść. Nie sądzę, żeby wirus zbyt gęsto latał tu w powietrzu, bo niektórzy mówią, że jest w powietrzu. No ale w parku na pewno go jest o wiele mniej niż w sklepie, do którego chodzimy, żeby robić zakupy, które i tak musimy robić. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, trzymajmy się zdrowo.